Proszę bardzo, pan burmistrz Sandara. Ja jeszcze odkryję to jakieś takie to moje lewackie usposobienie i powiem tak, że jest tu inteligencja, siedzi na sali, mamy wszyscy wyższe wykształcenie. Natomiast proszę pamiętać również, że jest grupa ludzi i w Polsce, i w Lubawie, która ma wykształcenie podstawowe. I są to ludzie, którzy genetycznie niestety nie są przystosowani do zdobywania większego wykształcenia. Nikt nie przyjmie do pracy, ani Szwed, ani tam, gdzie maszyny są skomplikowane. My natomiast dobrze byłoby, żebyśmy zapewnili tym ludziom pracę, co, gdzie oni mogą pracować. W firmach budowlanych, w prostych firmach budowlanych. Zbierają śmieci, wywożą kubły. Nic nie potrafią więcej robić, ale utrzymują swoje rodziny. I proszę Państwa, dla nas zorganizowanie takich robót na ulicach, gdzie układa się chodniki, gdzie kładzie się rurki, gdzie robi się proste rzeczy, to jest właśnie praca dla tych ludzi. I ja bym prosił, żebyśmy pamiętali może o tym, że 40% może więcej takich ludzi w Lubawie jest. To nie jest dla nich obraza, oni są tacy. My w tym dobie tego kryzysu, który zbliża się, bo zbliża się. W 2010 uważam, że nas uderzy, mój zastępca jest optymistą, ja nie. Ja uważam, że ten kryzys nam dobrze przyłoży. Na razie to wszystko zbiera w powietrzu. Ale urząd będzie jedynym i Rada Miasta, jedyną instytucją, która będzie mogła stworzyć tym ludziom pracę. Nie zapędzić ich do opieki społecznej, bo to jest najprościej. Najprościej, zlikwidować zakład i dać im po 130 zł, nie kradną na lewo i na prawo. My mamy zrobić im pracę i prosiłbym, żebyśmy wszyscy nie zapominali o tych ludziach i pamiętali, że nie wszyscy są wykształconymi profesorami, a są tacy też, którzy mają niestety, ale te wykształcenie niskie. Ja byłem na spotkaniu z przedsiębiorcami wczoraj, tak przy okazji tych sprawozdawczego wyborczego zebrania w Sokole, to żeśmy właśnie o tym rozmawiali, że najtrudniej stworzyć jest pracę dla najprostszych ludzi, a my mamy o tych ludzi również zadbać. Dziękuję bardzo.